Cześć kochani, z tej strony Janek. Wczoraj był naprawdę zwariowany dzień. Pierwsza rzecz, pojechałem na trening armwrestlingu do Płońska. Naprawdę klub się rozwija niesamowicie. Bardzo dziękuję Adrianowi Olszewskiemu za zaproszenie. Było naprawdę super. No i co, widzimy się Adrian na następnych treningach, sparingach. Kolejna sprawa, zawiozłem koleżance miody. Soniu, pozdrawiam cię serdecznie. Dalej, oczywiście najpierw byłem na działce i załatwiałem miliard spraw. Dalej pojechałem na urodziny mojego przyjaciela Benka. No i poszliśmy na kręgle. Tutaj się pobawiłem. Bardzo dawno nie grałem, także fantastycznie. Dobra. Słuchajcie, wróciłem grubo po północy do domu, ledwo żywy, bo to cały dzień na nogach, jeszcze byłem po tym treningu mega zmęczony, także działo się. No i co, teraz jadę do znajomego, to jest z miodami, niedaleko tutaj Warszawy i później na działeczkę dalej, będę myślał co dalej z Doblo, jak przebudować, jak zabudować. Także kochani, nie przedłużając, zapraszam was serdecznie do oglądania kolejnego vloga z życia. O Jezu, zmarzłem kochani, bo tak. Wchodzę do domu, słyszę dźwięk lejącej się wody i patrzcie na to. Cała piwnica praktycznie. Cała piwnica tutaj pękła, rozszczelniła się nakrętka, już wam pokazuję w lepszym świetle. Dokładnie ta nakrętka po tylu latach po prostu puściła. No i co? No i generalnie ciśnienie tutaj porozwalało. Na szczęście tędy ściekała. No i bezpośrednio do piwnicy. Teraz zanim ja to wyjmę, to rok ruski minie, bo to jest kilkaset litrów wody. Ojejku. Miałem porobić dzisiaj coś z Doblo, coś w domku. A tu cały dzień będę tą wodę wywalał, osuszał cały. Ale jest na szczęście coś takiego, bo gdybym przyjechał 2 godziny później, to woda by zalała tutaj wszystko, byłyby zwarcie w kontaktach i praktycznie domek byłby, no, do zburzenia, bo wilgoć, wszystko, pleć by się zrobiła, no, jakaś masakra. Widzicie, jak to jest? W Doblo może się popsuć rozrusznik, jakieś dziadostwo, a w domku mogą być takie różne sytuacje, także... Aż, kurna. Szkoda strzępić języka, szkoda po prostu się denerwować. Biorę się do pracy, dzisiaj nic nie nagrywam, jutro kolejny dzień, a dzisiaj czeka mnie mordęga z tą wodą. Generalnie morsowanie się przydało, bo w wodzie, kurczę, tutaj musiałem przebywać przez długo. No i teraz z tego odpływu muszę w ten sposób poprzelewać, później te wszystkie konserwy powywalać, powysuszać ten styrodur. No roboty co niemiara. W tym miejscu pod kranem była skręcona taka nakrętka. No i tutaj zobaczcie co się stało. Takie coś, ta nakrętka pewnie kosztuje 2 zł, po 20 latach się rozwaliła, no i to przysporzyło mi 3 godziny pracy. Zaraz obliczę, ile litrów wody musiałem wywalić z piwnicy. Okej, okay, piwnica ma 1,75 m długości, szerokości 1 m i wysokości 1,20 m, ale wody było do wysokości metra, czyli mamy 1,75 m wody, sześcienne oczywiście. No to słuchajcie, prawie 1800 kg wody w wiaderkach po 8 litrów jedno wiaderko, to zaraz obliczę ile to jest wiaderek.
Dokładnie 218. 218, czyli wyobraźcie sobie, na początku z góry nabierałem 8 litrów wody, wynosiłem jakieś 10 metrów na działkę, gdzie mogłem do takiego odpływu to zlewać, żeby wiecie, nie zalać działki. No i w ten sposób jakieś, myślę, 150 razy, a pozostałe 68, to już jak byłem na dole i po prostu gąbką, kubkiem tam waliłem. Masakra. Ale dupa, widzicie, co się tam dzieje w rogu? Nasiąkło gdzieś tam w fundamenty i ścieka. Tutaj to się napełnia, także no tragedia. Kolejne 10 wiader wywiozłem. Masakra. Nie wiem, kiedy to się skończy. Mamy kolejny dzień. Podjechałem do Leroy. Godzina 6:44. Pada. Pogoda straszna. Zainwestowałem parę złotych więcej i kupiłem taką mosiężną. Wydaje się ciut większa, ale po prostu gwint jest ten sam, 3/4, także tutaj nie ma problemu. To wytrzyma 100 lat. I kupiłem przy okazji za 13,90 takie prowadnice i one posłużą, żebym miał wysuwaną kuchenkę w Doblo. Nigdy tego nie używałem, nigdy nie robiłem tak, że będzie to dla mnie nowe wyzwanie. 13,90. Podjechałem jeszcze do Biedronki zrobić zakupy. A dlaczego? A no dlatego, że przez cały tydzień się nie ruszam, będę robił Doblo i kurczę, już miałem przygotowane, wiecie, wjechałem elegancko pod zadaszenie, chciałem już przerabiać, no ale przez tą całą awarię mam 2 dni w plecy, także teraz wjeżdżam Doblo i na spokojnie będę robił. Jedzenia kupiłem na 5 dni, także będzie ogień. Zanim wymienię tą część, to czeka mnie jeszcze, no, 30 wiader wody. Nakrętka wymieniona, nic nie cieknie. Niestety woda się ciągle zbiera, także raz na godzinę 2 wiadra, ale już niedużo, myślę, że jeszcze dzień i wyschnie całkowicie. Ja tu zostawię ten właz otwarty i jest gitara. Klapę standardowo suszę przy kominku, a na poprawę humoru zrobiłem pizzę, bo przecież ile to zachodu z tą wodą, to dajcie spokój. I moi drodzy, taka rada dla was, jeżeli kupicie dom kiedyś, to pamiętajcie, że instalacja hydrauliczna jest tak mocna, jak i najsłabszy punkt. Także proponuję wezwać jakiegoś dobrego hydraulika, żeby przejrzał cały system, czy wszystko jest ok, jeżeli wy nie macie takiej wiedzy. I dodatkowo, jeżeli nie chcecie mieć na pewno problemów na przyszłość, bo ja miałem w sumie 3 awarie. Raz wąż, raz ta nakrętka i raz taka końcówka od węża. I no nie wiem, kurczę, na ten moment myślę, że jakbym kupował kiedykolwiek inny dom, to od razu bym przerobił hydraulikę od zera, żeby mieć 100% pewności, że wszystko jest dobrze zrobione. I tak polecam. A słuchajcie, jeszcze postanowiłem wlew tutaj paliwa wyczyścić. Zaraz wam pokażę, jak pięknie się zmieni. Ja tam się nie znam, ale chyba wygląda lepiej. No dobra, kochani, ponieważ absolutnie brak mi dzisiaj sił na cokolwiek, to postanowiłem zrobić taki próbny filmik i dzisiaj przetestuję krówki. Krówki Mix z Oszą za 14,99 firmy JPM. Jolanta Pietrzak, Radosław Pietrzak, Modrzewiowa 46B, Masłów pierwszy. Zobaczymy, jak krówki, bardzo tanie, kilogram 15 zł. Zobaczymy, jak smakują. Zapraszam do krótkiej recenzji. Mamy dokładnie 5 rodzajów krówek. Kokosowa w kolorze żółtym. Tutaj po prostu nazwa krówcia w kolorze białym. Dalej sezamowa w kolorze zielonym. Makowa w kolorze niebieskim. Oraz czekoladowa w kolorze czerwonym. Także do wyboru, do koloru 5. Jak kto lubi, można wybierać. Tak się prezentuje cała gama kolorów krówek. Tak wyglądają. Przechodzimy do testu. Zaczniemy od krówki sezamowej zielonej. Dzisiaj taki teścik, bo mam cheat day. Muszę poprawić stan psychiczny po zalanej piwnicy. Także zobaczymy. Sezamowa. Nie jest zła. Naprawdę nie jest zła. Słodziutka. I mi się podoba bardzo konsystencja, bo nie jest lejąca. Ja lubię krówki takie bardziej zbite. Zaraz wam pokażę. Taka konsystencja, bardzo elegancka. Po krówce łyk muszynianki. Co by walory smakowe na następne były jak najbardziej
aktywne. Następna makowa w kolorze niebieskim. Zobaczymy. Bardzo ładnie zapakowana. Niepoklejona. Ja długo rozpakowuję, bo palce od zimna jeszcze mnie bolą i stopy od tego, wiecie. Od tej wody całej. No, makowa. Zapach ciężko wyczuć. No, ciekawa propozycja. Jakby maku tu nie wyczuwam. Bardzo zbliżona smaku do poprzedniej, ale widać jakieś czarne punkciki, także ciekawe. Łyk wody. I przechodzimy do krówki żółtej. Krówka żółta, czyli krówka o smaku kokosowym. Swoją drogą, kochani, uwielbiam krówki. I pierwszy raz kupiłem kilogram. No i mówię, przetestujemy, zobaczymy. Kokosowa. No taki minimalny posmak kokosu jest. Jest zdecydowanie najsłodsza z tych trzech. No i konsystencja również taka zbita mocno. Przechodzimy do krówki czekoladowej. Made in Poland. To mi się od razu podoba, że polska firma wyprodukowała. Tu co ciekawe, krówka troszeczkę bardziej rozlała się na boki. Także delikatnie ciężej rozpakować. Pierwszy taki przypadek. No i zobaczmy. Krówka czekoladowa. Zdecydowanie kolor już jest taki ciemny. Też inny troszkę zapach. Od razu totalna różnica w smaku. I czuć tutaj, no czuć tą czekoladę. Fajna. I już jestem przygotowany na ostatnią krówkę w kolorze białym, która nie jest absolutnie podpisana. A nie, przepraszam. Tutaj za tym rancikiem było. Jest mleczna. Jest to krówka mleczna. No ciekawe, ciekawe. No bardzo dobra. To jest taka standardowa krówka, ale świetna. No, naprawdę bardzo dobra. Także zjadłem te 5 krówek. Jeżeli chodzi o wartość odżywczą w tych krówkach, to mamy w 100 gramach 423 kalorie. Więc słuchajcie, takie opakowanie kilogramowe, 4230 kalorii. Całkiem sporo. No ale wiadomo, jak się zje 3, 4, 5, to tam nic nie szkodzi. Pierwsza recenzja krówek za mną. Napiszcie w komentarzach, czy wam się spodobała taka recenzja, bo jeżeli się spodoba, to będę testował inne krówki, bo to jest mój ulubiony słodycz i pomyślałem, jako taki przerywnik, czemu nie. Także co? W dzisiejszym odcinku to będzie już na tyle, kochani. Ja mam absolutnie dość wszystkiego. Muszę dzisiaj odpocząć, bo plecy mnie strasznie bolą po tych wiadrach wczorajszych. Życzę wam dużo zdrowia, jak najmniej awarii hydraulicznych i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, już z przebudowy Doblo. Trzymajcie się, cześć!